Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy tutaj kolejny rower przerobiony w firmie MG Volt. Jest to rower Meridy. Jest to rower z silnikiem Mxus XF4030H. Rower ma zainstalowany akumulator 24,5 Ah. Mamy dzisiaj dosyć duży wiatr i dosyć duże słońce. Pokażę Wam teraz rower z bliska. Zobaczymy, co dokładnie tutaj zostało zamontowane. Klient tutaj wybrał sobie taką bazę pod hard traila, ja polecałem fulla, że można by w podobnych pieniążkach to kupić. Natomiast no, baza przyszła do nas taka, jest to hard trail. A więc tutaj jest nasza Merida. Zostawiliśmy z tyłu oryginalny hamulec, też na fajnym osprzęcie jest ta Merida. Trzeba powiedzieć, że to jest też dosyć dobry rower, jest na X-Teku. Jest tutaj oczywiście Jumbo RMX 8523DB, jest silnik Mxus 6T. W tym pojeździe są szprychy czarne Sapim, oczywiście z Maxeva. Poleciłem tutaj, żeby klient sobie kupił opony takie szosowe CST C1381. No i po konsultacjach tutaj z nami właśnie takie opony zostały zamówione. One, słuchajcie, kosztują około 45-50 zł za sztukę i mają fajny bieżnik, który, jak widzicie, zachodzi aż do połowy tej opony, więc można się fajnie składać na zakrętach. Boki ta opona ma grube, nie to co na przykład w oponach Schwalbe czy Continental, więc spokojnie można tym śmigać. To jest taka bardziej opona rowerowa, jeżeli chodzi o odporność na zużycie, też jest całkiem zadowalające. Na pewno nie gorsze niż opon tej markowej półki, natomiast tu jeszcze mamy wzmocnione boki. Jeżeli chodzi o blokady obrotu osi, mamy tutaj podwójne dźwignie, one są zamontowane do ramy, tam gdzie po prostu mieliśmy otwór, to go wykorzystaliśmy, żeby nie wiercić kolejnych. Także tak wygląda blokada po jednej stronie. Jest przystosowana oczywiście do współpracy z regenem, z odzyskiem energii podczas hamowania, to jest regen. Z drugiej strony również do mocowań bagażnika została ta blokada zamontowana, także żeby tutaj nie wiercić dodatkowych otworów. Mamy tu fajny osprzęt, bo jest też Shimano X-Tec. Jest korba na Halautechu. Jeżeli chodzi o montaż czujnika pas, zdjęliśmy najmniejszy tryb, ponieważ w elektrykach on zupełnie jest nieprzydatny przy takich silnikach na tym najmniejszym ząbku i tak nikt nie jeździ. Natomiast w to miejsce poszedł czujnik pedałowania pas, tak jak widać tą tarczę tutaj magnetyczną. Od tej strony będzie fajnie widać, tu jest czujnik, tu jest tarcza magnetyczna. No i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o bidon, oczywiście z MG Volt, 48 V, 24,5 Ah. Największy, który jest możliwy na ogniwach LG MJ1. Stosujemy jeszcze Sanyo GA oraz Samsungi 35E. I warto wspomnieć, jeżeli zamawiacie u nas pakiety, to te ogniwa są dostępne od ręki. Mamy je w dużej ilości, także możecie zamawiać akumulatory również w trójkąt ramy. Takie rowery też będziemy pokazać przekonwertowane, tylko musieliśmy z racji ilości tych rowerów, które robimy, przesunąć je po prostu na jesień. I takie zamówienia przyjmujemy, także jeżeli oglądasz ten film, są załóżmy wakacje, bo nagrywam go w sierpniu, to taki rower możesz do nas podrzucić. Takie grubsze projekty jak najbardziej będziemy robić zimą. W ogóle pojawi się Spark, EV Spark, pojawi się Elek ukraiński, taka większa rama. No i w każdym razie przechodząc dalej do roweru. Gripy są oryginalne, także tego nie zmienialiśmy na razie. Jest tutaj wyświetlacz LCD KT3. Tak jak widać, posiada on 5 trybów wspomagania. Na filmie to tak delikatnie miga na podglądzie, nie wiem czy to u Was też tak będzie, natomiast oczywiście to nie miga na rowerze. Tu już mniej to widać. Mamy tutaj wszystkie parametry wyświetlacza. Mamy temperaturę silnika, temperaturę na zewnątrz. Dzisiaj dosyć ciepło jest. Wyłączymy go, przejdziemy jeszcze po ustawieniach, żeby klient miał wszystko skalibrowane tak jak należy. Oczywiście prędkość, koło 26 km na godzinę. Tutaj się oczywiście w tych parametrach wszystko ustawia. Możecie sobie przejść, zobaczyć, czy te parametry macie skonfigurowane dokładnie tak samo. Te parametry dla Mxusa 6T i 987T są dokładnie takie same. Ilość magnesów, ilość faz, czujnik pas. Moc jest maksymalna. Tempomat jest aktywny, czujnik temperatury jest aktywny. Zobaczymy jeszcze. Regen jest załączony. Napięcie odcięcia jest na 40 V w tym momencie ustawione. To jest jasność wyświetlacza. Wszystko jest pokalibrowane, można śmigać. No i oczywiście tak, mamy tutaj kontroler. Jeżeli chodzi o kontroler, jest to Sinus. 48 V, 30 A. Jest on zamknięty tutaj w ładnej, estetycznej torebce na ramię.
Tak jak widać, jeżeli komuś by przeszkadzała szerokość tej torebki, oczywiście kostki, przewody można poprzekładać, żeby poszły na górę sterownika, wtedy torebka będzie trochę węższa. No i tutaj mamy miejsce na włożenie naszego smartfona, tu jest jeszcze miejsce spokojnie, tak jak widzicie, na dołożenie jakiejś przetwornicy do ładowania i tak dalej, można sobie to dołożyć. Będziemy mogli my to później dołożyć, będziemy mieli fajne przetwornice Qualcomm QuickCharge 3.0 zasilane od 12 do 60 V i to będzie obniżać fajnie napięcie na szybkie ładowanie telefonów. Na razie te przetwornice są jeszcze niedostępne, natomiast to do nas leci. I co jeszcze zrobiliśmy? Zmieniliśmy tutaj przednią tarczę, zamontowaliśmy adapter, tarcza jest z SLX-a od Shimano, adapter jest tutaj zamontowany na większą tarczę i są tutaj 203 mm. Zobaczcie, że mamy też firmowe zawieszenie, tu jest Fox. No i jedyne co to faktycznie, ja bardzo namawiałem na fulla, bo w budżecie 2-2,5 tysiąca, tak jak oglądacie nasz przegląd rowerów, który robimy dla Was raz na tydzień, raz na 2 tygodnie, no to można byłoby się pokusić o coś amortyzowanego, ale taka była decyzja klienta, więc ja w to nie wnikam. Natomiast fajne tutaj hamulce są, Shimano, są powklejane czujniki oczywiście. I to nie jest zrobione na tą taśmę, żeby się nie odklejało. Jest zrobione na klej dwuskładnikowy, epoksydowy. No i słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o łapanie hamulca, ikonka jest. Prawa jest, lewa jest, wszystko się zgadza. Tak wygląda rower po konwersji. Do niego jeszcze oczywiście jest ładowarka. Jest adapter do ładowania tych bidonów, który pasuje również do tych mniejszych bidonów, także po prostu mamy komplecik. Jest to zelektryfikowane i cóż, nic, tylko wsiadać i cieszyć się jeszcze sezonem i całą jesienią, która pozostała. Przechodzimy teraz do jazdy testowej. Patrzymy, czy jest wszystko ok, jakieś jeszcze drobne regulacje, które trzeba zrobić. Hamulce się muszą dotrzeć, nie? Bo jest nowa tarcza, także z niej. Ale ogólnie chodzi, nigdzie luzów nie ma, nie? Nie. Także to jest ok. Ale tarcza musi się dotrzeć ogólnie. Troszkę się musi ułożyć, żeby mocniej zaczęła hamować. Zejdzie ta pierwsza warstwa oryginalnego lakieru z niej i się będzie od razu fajnie. Nie za miękki jest ten Fox? No trochę. To troszeczkę go jeszcze napompujemy. Wiesz co, jak przyjdzie klient, to się napompuje, bo zobaczymy do jakiej wagi go poustawiać. Ale ogólnie rower fajny dosyć. Fajny, nie? No dobra, to co, rower jest gotowy do odbioru. Zapraszamy i czekamy na następne konwersje, które do nas spłyną. Robimy to, jak widzicie, kompleksowo. Wstawiacie swój rower i odbieracie elektryczny. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pamiętajcie, że w firmie MG Volt można zaklepać już termin na konwersję Sparka V2 kompleksowo. Można również zlecić nam pakiet w skrzynce w kształt światła ramy, jeżeli macie swoją skrzynkę, bo my skrzynek chwilowo nie robimy, chociaż na jesień też wchodzą skrzynki do firmy MG Volt ze sklejki. Będziemy mieli trochę więcej czasu, żeby to poogarniać. Natomiast na obecną chwilę, jeżeli macie swoją skrzynkę wylaminowaną, zrobioną z D-Bondu, z poliwęglanu litego, zimno bądź ciepło ugiętego, możecie z aluminium ewentualnie, chociaż nie polecam, to wiadomo, przewodzi prąd. Możecie te skrzynki do nas podsyłać, my do tego zrobimy fajny pakiet, żebyście mogli cieszyć się swoim pojazdem elektrycznym. Robimy również pakiety do hulajnóg. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.